Wakacje w pełni. W Białogardzie dzieci i młodzież spędzają je z Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, które przygotowało szereg ciekawych, interesujących, wciągających zajęć i warsztatów, a także imprez okolicznościowych. I tak na przykład uczestnicy zajęć pod tytułem Światło i optyka dowiedzieli się, na czym polega tworzenie i mieszanie barw, złudzenia optyczne, anamorfozy, dysk Newtona oraz jak działa kalejdoskop lub peryskop. Bardzo intrygujące było spotkanie z zagadnieniami fizycznymi. Głównym bohaterem warsztatów był ciekły azot i jego popisowy numer, w którym wbijał bananem gwoździa. Dla miłośników teatru w Parku Orła Białego prowadzone są zajęcia teatralne. Tutaj dzieci w wieku od 6 do 10 lat poznają tajniki funkcjonowania teatru i powstawania sztuki teatralnej. To szansa na to, aby stworzyć własne projekty plakatów i makiet scenograficznych, czy też szansa na to, by zbudować lalki z materiałów recyklingowych. Oczywiście na tym propozycje Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w te wakacje się nie kończą. Jest ich wiele. Aby się o nich dowiedzieć, zapraszamy na strony www.bialogard.info oraz www.kultura.bialogard.info oraz na facebookowe strony obu instytucji, czyli Centrum Kultury i Miasto Białogard.